Tak jest. Oto chwila, na którą wszyscy czekali. Do sklepów w końcu trafia gra oparta o przebudzenie mocy. Oczywiście mowa o Gwiezdnych Wojnach w najlepszym wydaniu, czyli wydaniu LEGO. Z okazji premiery gry zapraszamy Was na najnowszą pigułę informacji na jej temat, którą poprowadzę dla Was ja. Trochę alergicznie pociągająca Beata. Zaczynajmy! Powiedzmy to wprost. Nowe LEGO Star Wars nie zaskakuje i trzyma stary, bardzo wysoki poziom wszystkich produkcji utrzymanych w tej konwencji. Jak nie trudno się domyślić, tym razem przeżyjemy przygody inspirowane ostatnim filmem, odtworzonym w zabawnym, klockowym stylu. I jakby tego było mało, poznamy wątki łączące starą trylogię, czyli powrót Jedi z przebudzeniem mocy. Wszystko to oznacza masę platformówkowej akcji. Strzelaniny z udziałem blasterów, pojedynki kosmicznych myśliwców, czy budowanie misternych klockowych konstrukcji. Spotkamy starych bohaterów, nowych bohaterów i zwiedzimy 5 wielkich obszarów, takich jak pustynna planeta Jakku, na której chyba nie ma pyłków, czy wnętrze Sokoła Millennium. Zrobimy to sami albo ze znajomymi. Ta gra została wręcz stworzona do zabawy w kilka osób. Niezależnie od tego, ile macie lat, czy jesteście fanami Star Wars, czy może po prostu boicie się o wakacyjną pogodę, czas spędzony z przebudzeniem mocy ciężko będzie uznać za stracony. Miłej zabawy i niech moc będzie z wami.